No witam, witam, ja jestem oczywiście Golzar, to jest czwarty odcinek z kampanii Modern Warfare 3. Witam serdecznie. Zostawcie proszę łapkę w górę, grzecznie przypominam. Nieśmiało dosyć. No i zobaczmy co dalej. Moi bracia. Jak tam towarzyszu? Bywało lepiej. Pieprzeni ultranacjonaliści. Obraz z monitoringu na lotnisku. Pasażer miał bilet na lot 761. Lewy paszport. Pomoc wewnątrz. Już prędzej. Nie zatrzymali go. Wszedł jak do siebie. Makarów. A Farah i Alex coś mają? Mało, by coś udowodnić. Bydlak zamienia amerykańskie pociski w broń chemiczną i zabija własny lud. Morduje cywili. Zrzuca winę na Farę. I Stany Zjednoczone. Ta, i gra z ogniem. Klasyczna prowokacja. Szuka wojny. Wschód i zachód. Wielkie starcie. Dadzą się na to nabrać, Kate? Wojna jest blisko. Kurwa, mieliśmy go w garści. Mogłem go zabić, kiedy miałem szansę. Co cię powstrzymało? Cztery lata temu. Downtown na Werdańsku. Złoty ożył, dobra bo sześć. Ochrona potwierdza, że słychać strzały i doszło do co najmniej jednej eksplozji na stadionie. Jest wielu rannych, odjór. Zrozumiano, zaraz tam będziemy. Uwaga! Makarow i jego ludzie wciąż mogą być w środku. Jeśli tak, wydostańcie go żywego. Przyjąłem, gdzie medycy? Ratownicy nie pojawią się, dopóki nie będzie tam bezpiecznie. Wygląda na to, że loża VIP na drugim piętrze może być kolejnym celem Makarowa. Chryste, panie. Dokładnie. Ghost i ja będziemy tam za 10 minut. Szafnijmy go. Bez odbior. Makarow mówił o lotnisku, ale zaatakował stadion. Kurwa, co za... Co się dzieje w ogóle? Ała! Przed nami policja! Spieszyli się! Zabijają cywili! Co jest? Wewnętrzny krąg przebrał się za policję! Będą mieli dostęp do strefy dla VIP-ów. Są na drugim piętrze, ruszamy! Przodu, do przodu panowie! Jezus Maria, jaka rzeź! Ja pitole. Serio? Serio? Chciałem ich uratować, dlatego strzelałem. No, nie mogę nic zrobić. Złoty orzeł, brawo 6. Jesteśmy w środku i zbliżamy się do sekcji VIP. Uwaga, wewnętrzny krąg udaje policjantów. Odbiór. Zrozumiałem. Uznajemy wszystkich. Wszystkich, wszystkich. Ja pitole, jaki chaos. Nie no, granaty. O, jak mi przykro. Tutaj jesteś, w ogóle go nie widziałem. Przodu, do przodu, do przodu. Przechodzę przez sklep. Tak jest.
Oj, oj, oj. Ten jest trochę bardziej przygotowany. Ale nie wiem, czy na flesze jest przygotowany. Nie jesteś. Pięknie. Dobra, do przodu. Powiem wam, że bardzo mi się podoba to, jak zrobili ten stadion Verde. Uuu, jak to wygląda. Ty, no gdyby tak wyglądał stadion na Verdańsku w Warzone, chyba byłaby to moja ulubiona lokalizacja. No to akurat przepięknie wygląda, naprawdę. No ale dobra, kontynuujmy. Masakryczna ilość trupów. Przeciwnicy zdjęci. Nasz cel to drugie piętro. Uciekajcie, uciekajcie. Ruszam w stronę schodu. Chłopie, uciekaj. Masakra. Masakra. Uratowałem ją. Uratowałem ją. Dobra. Wyważmy, wyważmy to. Nice. Wchodzimy tam. Sekcja przepięknie wygląda ten stadion, naprawdę. Za tobą się rzęcie. Wybacz. Ręce na widoku! Jesteśmy ratownikami, nie strzelajcie! Jak się tu dostaliście? Ochrona! Ochrona! Oj, coś mi się nie wydaje, że to są ratownicy. Próbujemy uratować tych ludzi. Próbuję pomocy! Proszę, pomóż, żołnierzu! Cofnij się, sierżancie! Ci ludzie muszą natychmiast dotrzeć do szpitala. Kto nie was tu przyprowadzi? Nie ów... Wiedziałem, wiedziałem! Wiedziałem, Price. Tu nie ma przypadków, tu nie ma przypadków. To był ich kolejny cel. Złoty orzeł, odbiór. Znaleźliśmy ładunki wybuchowe w sekcji VIP. Ani śladu Makarowa. Przyjąłem. Zabezpieczyć teren. Policja rozstawiła kordon. Makarow będzie musiał szybko uciekać. Będziemy za 5 minut. Nie pozwólcie mu zwiać. Zrozumiano. Garaż. Tak jest. Zabezpieczyć ładunki i do drugiego punktu ewakuacyjnego. Rozumiem. Nie mogę się przestać zachwycać wyglądem tego stadionu. Seria. Strasznie mi się podoba. Ale ta rzeź już troszkę mniej. England. To Anglia grała z Rosją. Ciekawe. No to w dół. Wypatruj Makarowa. Nie strzelać. To cywil. Uciekaj w bezpieczne miejsce. Zbliża się pojazd. Kryć się. To może być Makarow. Może. Wyłazić z pojazdu. Wyłazić. Kurwa, już. Nie za. Rozwalić się. Ruszam zabezpieczyć. Chodź tutaj. Otwieraj. Pokaż ręce! To Makarow! Słodki Jezu. To on. Władimirze Makarow, wyłaź z samochodu. Spokojnie. Ale go mieliśmy na tacy. Tyle wystarczy. A teraz ani drgnij. Sprawdź go. Boisz się, kapitanie. I słusznie. Zamknij się. Na kolana, kurwa! Czysto! Chcesz mnie zabić? Też o tym myślałem. Radzę ci to zrobić. A ja radzę twoim ludziom się wycofać, ale już. Nie wycofają się. To raczej w waszym stylu. Pilnuj go. Do wszystkich mamy Makarowa. Przyślijcie transport. Przyjąłem, John. Pewnie spróbują go odbić. Na to liczymy. W lewo, sprawdzamy pojazdy i w drogę. Przyjąłem. Ruch! Nie no, masakra, jak go mieliśmy na tacy, nie? Ruchy! Ha! Patrzcie, to są dosłownie... Może
duchy. Myślicie, że mnie stąd wyprowadzicie? Są dosłownie centymetry od końca tego wszystkiego, w tym momencie, 4 lata temu. Jezu, jakie to jest satysfakcjonujące. Opie, do przodu. Mojego od przodu? Dobra, to podchodzi pod znęcanie się. I co? Wolałem ten tryb pojedynczy. Na tej broni. Okej. Okay. Czysto? Czysto, czysto. Dawaj. Zabierz Makarowa i ruszamy. Zabiorę go. Tu nie jest bezpiecznie. Musimy ruszać. Nigdzie nie będziecie bezpieczni. Szczęście cię opuściło, Makarow. Nie wierzę w szczęście. Szybciej. Hej. Oznacza kiepski plan. Twój plan zakłada też gnicie w więzieniu. Trzeba sprawdzić. O Boże. Co tu się wydarzyło? Ale już jestem, już jestem. Za mną. Ruch. Chryste, nie jesteś żołnierzem, tylko bandytą. Ci ludzie potrzebują lekarza. Co cię powstrzymuje przed pomocą im, sierżancie? Ty. To twój wybór. To twoje dzieło, nie nasze. To niewinni ludzie. Nikt nie jest niewinny. Coś spierdolenia. Przeszedłem. Jest czysto. Wyjście w polu widzenia. Tupa w troki. Dawaj, dawaj. Pora, żebyś poznał kilku moich znajomych. Gdzie oni są? Ruchy, mówię. Blisko. Moi też. O, powinieneś mieć świadomość przegranej. Idź dalej. Wciąż myślisz o zwycięstwie. Pomyśl o sukcesie. Makarow jest ze mną. Idź dalej. Nadchodzą! Zajmę się Makarowem. Zlikwiduj ich! Kąd nas to... O kurde! Hej, nice. Trochę się podpaliłem. Czy ktoś? Ej? Czysto! Dawaj, dawaj, wyłazimy prawie stąd. Podnieś to. Odrzucone po linii. Ruchy! Złoty orzeł, jesteśmy na zewnątrz. Na wschód od stadionu. Jak sytuacja? Brawo 6, jesteśmy na stanowisku. Uwaga, wrogi personel zbliża się od północy. Ghost wesprze was jako sniper. Tak jest, spotkamy się przy głównym punkcie ewakuacyjnym. Bez wsparcie Ghosta zawsze mile widziane. Ja zajmę się Makarowem, a ty utoruj nam drogę. Okej, dobra. Zabezpiecz obszar, idziemy do punktu ewakuacji. Zrozumiałem, Price, nie ma problemu. Czekaj, co? Cel zlikwidowany. Nice. Po prawej. Strzela. Jednego mniej. Dobra, widzę kolejnego. Atakuje. Pięknie, jakiegoś tarczownika mamy. Już go nie mamy. Oj. Nie ma go. Dorwałem go. Jeden wróg wciąż tam jest. Raz spokojnie. Ten był mój. To ten był twój Ghost, ale nie mogłem czekać. Dawaj, dawaj, Price. Jest Ghost. Jest Shepard. Kusi. Kusi. Tutaj też kusi.
Nieprawdopodobne, nie? Simon Riley. Myślałem, że zostaniesz na lotnisku. Witam, umrzesz. Jeśli chcesz przeżyć, przestań grozić mym ludziom, Władimirze. Czy my jesteśmy na ty, Herschel? Więc znasz imiona, każdy może sobie zajrzeć do A! Co jeszcze planujesz? To... Co masz na myśli? Niezwykłe. Miałem was za mądrzejszych. Zadałem pytanie. Ja też chcę coś spytać. Która godzina? A co cię to obchodzi, do cholery? Wyczucie czasu to podstawa. Myślę, że każdy dobrze zapamięta te... chwile. Nie wszyscy przyjemnie. Lotnisko! Odciągnął nas od celu! Wieprzony skurwiel! Rozwalę ci ten chory łeb makro. Słyszysz mnie? Nie rób tego! To zrobię. No dalej, dawaj! Zamknij tę mordę! Zajebie gnoja. Sof, mamy go. Jest naszym więźniem. Nigdzie się stąd nie ruszy. Odpuść, sierżancie. A ponoć broni cię dobra. Spłoniesz za to w piekle. Zdechniesz w gułagu z resztą ruskich szczurów. Do zobaczenia, Soap. Przyrzekam. Oj, ja bym nie potrafił trzymać nerwów na wodzy. Słuszna decyzja, ser. Na tamtą chwilę. Bezpieczna transmisja, to Pentagon. Nie mam uprawnień. Pójdę. Nie, Nick. Lepiej zostań. Kate, pomówmy. Próbowałem cię znaleźć. John, macie zjazd rodzinny? Nawet lepiej. Czego chcesz? Władimira Makarowa, tak jak wy. Słuchamy, generale. Znalazłem trop funduszy Makarowa. Nie szukamy pieniędzy. Soap, znajdziecie kasę, to i Makarowa. A skąd te dane? Bez wsparcia nie macie szans. Znowu podła. No kurwa, nie wierzę. Soap, tęskniłeś? Założę się, że tak, prawda? Laswell, jeśli namierzasz tę rozmowę, wezwij nalot. Ghost, jesteś niemiły. Co kombinujesz? Chcę wykonać tę jebaną robotę. Może też spróbujesz? Ja tu kurwa jestem. Od zabijania wrogów. A ty co robisz? Chłopcy, bądźcie profesjonalni. Kapitanie, pozwól, że nakreślę pełny obraz. Wiem, że chcesz mieć Makarowa w trumnie. Ja mam do niej gwoździe. Co chcesz w zamian? Powrót do służby. Nie mogę tak skończyć. Chcę mieć jeszcze jakieś zasługi. Że co? Sprawdź pocztę, Kate. Będę w kontakcie. Wysłał nazwisko i miejsce. Nie pośle ludzi na misję zleconą przez niego. To nie jest misja, John, tylko dane. To jebany kłamca, Kate. Gadam się. Pracuję w CIA, John. Znam się na kłamstwach. Tak jak ty. Kapitanie. Wciąż wymieniamy się danymi. To dokładnie to samo. Prawda. Ryzykowne, ale Garrick ma rację. Szefie, damy radę. Johnny, idziesz ze mną? Oczywiście. Bądźcie ostrożni. Dobra? Oh my god. Co dostaliśmy od Shepherda? Ile z tego jest od Gravesa? Są wspólnikami w zbrodni. Dosłownie. Teraz są naszymi. Sprawdziłam te dane. Są dobre. Znaleźli osobę finansującą Makarowa. To oligarchini Milena Romanowa, która od lat zakulisowo wspiera działania Makarowa. Gdzie przebywa? Na prywatnej wyspie. Odizolowanej. Normalnie forteca w raju. Zgadnijcie, kto robi za ochronę. Grupa koni. Zawierają schematy i plan całej wyspy. Czego szukamy? Nie możemy zwinąć Mileny. Oficjalnie nie, ale możemy zwinąć jej kasę. Tam są serwery, dzięki którym dorwiemy się do jej banku. Trzeba będzie przebić się przez zabezpieczenia.
ktoś musi mieć klucz dostępu. Znajdź, czego ja się połączę i złamię zabezpieczenia. Dokonamy infiltracji wodą i rozdzielimy się. Ja zgarnę klucz, Ghost zabezpieczy tylny perymetr. Potrzeba czujki. Będę koordynować wszystko za pomocą drona. Podoba mi się to. Ruszajmy za kasą. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, mamy zinfiltrować prywatną wyspę rosyjskiej oligarchini i ukraść jej pieniądze z banku. Brzmi jak misja samobójcza, dosłownie. Brzmi jak misja samobójcza. Ale jaka by ta misja nie była, to dowiemy się w kolejnym odcinku, bo w tym to by było już na tyle. Odwiedziliśmy pięknie zrobiony stadion w Werdańsku. Zobaczyliśmy, jak blisko było końca Makarowa 4 lata temu. No a teraz zobaczymy, jak poradzi sobie Soap w misji oligarchini na jej prywatnej wyspie. Myślę, że będzie to dosyć ciekawe. Także zapraszam na kolejny materiał. A za ten dziękuję, łapka w górę, subskrypcja i do następnego. Mówi Goldzor, na razie.